Cieszę się, że spotykamy się tutaj w Zielonej Górze na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Chłopców w koszykówce Dywizja B. Na 3 dni nasze miasto staje się koszykarską stolicą młodzieży basketu i bardzo się cieszę, że dojechaliście tutaj całą i szczęśliwie. Dzień jest dziś szczególny, dlatego pozwoliłem sobie zaprosić Was właśnie tutaj na to otwarcie uroczyste. Mamy święto narodowe, mamy jako Polacy być z czego dumni, dlatego rozpocznijmy ten nasz turniej od hymnu państwowego. Patrzcie na to, czy ktoś dostanie do kadry, czy ktoś nie dostanie do kadry, ale cieszcie się tylko.
dobrze. Miejsce nie ma znaczenia, żebyście się dobrze bawili. Wszystkiego najlepszego. Ja do tego dopowiem tylko tyle, że bardzo się cieszę, że udało nam się zorganizować tę imprezę. Czasy mamy bardzo trudne. Tamten rok, jak wiecie, rozgrywkowo niezwykle skomplikowany. Dlatego cieszę się z tego, że możemy rozgrywać. Dziewczynki grały w tamtym tygodniu swoją ogólnopolską olimpiadę młodzieży. Wygracie dzisiaj, od jutra zaczynacie tutaj u nas. To jest bardzo ważne, abyśmy się też szanowali i dbali o zdrowie i dbali o też, patrzyli i pamiętali o tych wytycznych, które nad nami wiszą. Dlatego do tego, co dodał, co powiedział pan dyrektor. Duch fair play i zdrowie. Niech to będą dwie rzeczy, o których nie zapominamy w tym turnieju. A teraz, żeby już specjalnie nie przedłużać, chciałbym poprosić was, wasze zespoły, o przywitanie się z tym turniejem. Zaczyna Łódzkie i proszę o okrzyk. Szkolenie o 21, a dzisiaj robię szkolenie ja.
Uwaga jeszcze ja. Dziękuję.